Alicję poznałem bliżej w roku 90. podczas studiów w Kijowie. Nieco dziecinna, rocznik 76, niesłychanie intrygująca, zabawna, naiwna, ciekawska, słowem bardzo dziecięca, ale zarazem postrzegająca świat szeroko otwartymi oczami i mimo wieku na poważnie. Otaczało ją wielu dziwnych znajomych, jakieś nietypowe typy. Mnóstwo zwierzaków, kot, królik, flamingi, myszki, papuga, gąsienica, ba, orlątko. Wiadomo było, że gdzie tylko się pojawi, tam można spodziewać się kłopotów. Jej ojciec, Karol, chciałby się powiedzieć, żył w Anglii. Ale być to go nie było, ponieważ ukrywał się pod innym nazwiskiem. Czemu? Powtórzę za Tuwimem, albo ja wiem. Owocem bliższej znajomości z Alicją jest głębokie zauroczenie, które mimo upływu lat towarzyszy mi do dziś. Tyle wspólnie spędzonego czasu, radości, śmiechu. Stąd też pragnienie przedstawienia jej mojemu światu. Ludziom, którzy nie mieli szans, by ją poznać i bez wątpienia polubić, bo jakżeby inaczej. Pozwólcie mi dzisiaj powrócić do owej bajecznej krainy wspomnień, znanej nam pod nazwą Krainy Czarów, choć w oryginale raczej Krainy Dziwów czy Cudów. Alisa w Stronie Czudziec, bo jak się zapewne domyślacie, o tej osobce mowa, przyszła na świat w roku 76 w moskiewskim studiu melodii jako postać ze świata dźwięku i wyobraźni. Genialny, a rzadko używam tego słowa, spektakl słowno-muzyczny z fantastyczną inscenizacją, zachwycającą muzyką Georgiana z mistrzowskimi, narzucającymi całemu słuchowisku styl skrzypcami. Mnóstwo odniesień, aluzji do radzieckiej rzeczywistości, wytykania funkcjonujących wówczas bez sensu, błędów systemu, bezdusznych przepisów. No i Wysocki. Słowa wszystkich piosenek i wykonanie większości z nich, w tym dzisiejszej, piosenki Papugi Pirata. Stąd też siódme już spotkanie z mistrzem poświęcę Alicji, a ściślej jednej z piosenek z tego słuchowiska. Cóż, zapraszam do wysłuchania mało z pewnością znanego oryginału. Piosenka Papugi Pirata ze słuchowiska Alicja w Krainie Czarów, rok 76. Aha, dodam, iż tłumaczyłem ten utwór w nadziei, że być może kiedyś mój syn Mikołaj, który użycza czasami melodii na nasze potrzeby, zaprezentuje ją na jakimś festiwalu piosenki żeglarskiej bądź w przeglądzie szantów. Wszak to piosenka żeglarza, pirata, obierze świata morskiego po wsi nogi, ale będzie jak będzie. Послушайте все, о-го-го, эй-эй-эй, меня, попугая, пирата морей. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Родился я в 1000-каком-то году, бананно-лиановой чаще. Мой папа был папа-пугай-какаду, тогда еще не говорящий. Но вскоре покинул я девственный лес, взял в плен меня страшный Фернандо Кортес. Он начал на бедного папу кричать, а папа Фернанди не мог отвечать. Не мог, не умел отвечать. И чтоб отомстить от зари до зари, учил я три слова, всего только три. Упрямо себя заставлял повтори. Карамба, Карина и черт побери. Послушайте все, о-го-го, эй-эй-эй, рассказ попугая, пирата морей. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Нас шторм на обратной дороге застиг, мне было особенно трудно. Английский фрегат под названием «Бриг» взял на абордаж наше судно. Был бой рукопашный 3 ночи 2 дня, и злые пираты пленили меня. Так начал я плавать на разных судах в районе экватора в северных. И да, на разных пиратских судах. Давали мне кофе, какао, еду, чтоб я их приветствовал, how do you do? Но я повторял от зари до зари, карамба, карида и черт побери. Послушайте все, о-го-го, эй-эй-эй, меня, попугая, пирата морей. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Лет 100 я проплавал пиратом, и что ж, какой-то матросик пропащий продал меня в рабство, заломанный грош, а я уже был говорящий. Турецкий паша нож сломал пополам, когда я сказал ему «Паша, салам!» И просто кондрашка хватило пашу, когда он узнал, что еще
я пишу, считаю, пою и пляшу. Я Индию видел, Иран и Ирак, я Индии виду, мне попка дурак. Так думают только одни дикари, Карама, Карина и черт побери. Cóż można powiedzieć o samym utworze i kwestiach translatorskich? Gra słów na wesoło, dudniące i tchnące samym wnętrzem czarnego lądu, tumba, tumba, tum, prócz dobrego efektu dźwiękowego i egzotyki, w oryginale brzmi dość zabawnie. Tumba to również w skrócie ujmując szafka. Ojciec bohatera utworu to, tu muszę uważać, żeby samemu się nie pomylić, Papa Pugaj Kakadu. Czyli ojciec, straż, kakadu. No tak to można przetłumaczyć. W domyśle oczywiście papa, papugaj, czyli papuga, kakadu. Ale Wysocki poszedł tu na bardzo wesołe skróty, rodem ze słowno łamigłówkowego dzieciństwa. Jak to oddać? Papa, papu, ga, kadu. W domyśle papu, czyli coś związanego z jedzeniem plus zabawny w miarę rym wewnętrzny. Papu, kadu. Wykonanie wymagało dobrej dykcji, ale na to Wysocki nie narzekał. No to jedno, ale nie narzekali również jego słuchacze. Wystarczy posłuchać, zdzieś wam nie równina. Uszy nie nadążają ze słuchaniem, a głowa z odbiorem. A mistrz Wołodia śpiewa jak z nut. Cóż jeszcze? W wersji polskiej papuga tuli dziób, bo cóż innego mogłaby stulić. Pieski czy psi los dla papugi to też nie szczyt kariery. Puentujące refren finalne Ciort Pabiri po polsku przyjęło formę fonetycznie podobną z dźwięcznym ostrym R. Trącały was psy. Pies cię trącał. No, nie należy do życzeń z grupy 100 lat, czy też szczęścia i radości. No raczej, jakby powiedziała dzisiejsza młodzież. Pierwsza wersja tłumaczenia brzmiała gryzły was psy, ale trącały ma zdecydowanie więcej konotacji. Czas zatem na muzykę. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na premierowe wykonanie wersji polskojęzycznej. Słuchajcie, kamraci, ho, ho, hej, hej. Papugi pirata historii tej, hej. Tumba, 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 tum. Przyszedłem na świat w tysiąc którymś tam dniu, w tropiko bananowym gaju. Mój papa był papa, papuga kadu, a one tam nie gadają. Lecz nadszedł ojczystej idyli mej kres, w niewolę nas wziął straszny Hiszpan Cortez. Podnosił na papę biedaka swój głos, a papa dziób tulił. Co to był za cios? Choć chciał, nie potrafił, psi los. I zemstę planując od świtu po świt, mieliłem trzy słowa, wszystkiego te trzy. Cisnąłem co sił, niczym groch roniąc łzy. Krida, karamba, trącały was psy. Słuchajcie, kamraci, ho, ho, hej, hej. Papugi pirata historii tej, hej. Tumba, 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 tum. Lecz kursem powrotnym zły dopadł nas sztorm. Pan Buford się z nami nie cackał. Angielska fregata przy lądek, gdzie horn dobiła do burty z nienacka. Ruch poszły sztylety, trzy noce, dwa dni. Okrutni piraci pojmali mnie i w ten sposób zacząłem piracki swój szlak w rejonie równika i mroźnie, gdzie tak. Piracki zacząłem swój szlak. Dawali mi kawę, kakao i bób, bym rankiem ich witał, how do you do? Lecz ja powtarzałem od świtu po świt, korrida, karamba, trącały was psy. Słuchajcie, kamraci, ho, ho, hej, hej. Papugi pirata historii tej, hej. Tumba, 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 tum. Robiłem 100 lat za pirata i co? W tawernie raz majtek śmierdzący. Na kacu jak smok za psi przepił mnie grosz. Lecz ja byłem już gadający. Pasza języka zapomniał raz sam, gdy w Turcji mu rzekłem pasza salam. A spazmu wręcz dostał okrutnych i plam, gdy ujrzał, że liczę, haftuję i tkam. Gdy chwilę luźniejszą mam. Ja Indie widziałem i raz chiński mur. Ja ptak indywiduum, lądowy nie szczur. Tak myślą dzikusy, gdzie mózgu nie krzty. Korrida, karamba, trącały was psy.